Czegoś takiego nigdy nie widziałem w Stumble Guys. Do gry zostało dodane nowe koło specjalne, razem z nowym skinem coś specjalnego. Jednakże napisał do mnie na Discordzie twórca gry, abym absolutnie pod żadnym pozorem nie kupował tego skina. Podobno nie był testowany i ma same błędy. Oczywiście się go nie posłuchałem i spędziłem godzinę kręcąc i wydałem 200 zł. Ale faktycznie go wydropiłem i przetestowałem, a wtedy stało się to. No Water Challenge za pierwszym razem, jechanie w drugą stronę samochodem za pierwszym razem, sejwowanie za pierwszym razem i miliard innych trików. Ten skin jest błędem i z tego co wiem, jutro czy pojutrze ma być usunięty, więc musisz obejrzeć to do końca. A ja wybiorę dwa niki z komentarzy, które dodam do znajomych, ale zostaw suba z dzwonkiem. Widzowie, to jest naprawdę potężne. Mamy koło awanturnicze, a tutaj nowy skin, coś specjalnego, Kajofłego, który absolutnie muszę mieć i na niego jest aż 2%. Popatrzcie tylko na ten skin, no robi wrażenie, serio, absolutnie robi wrażenie i muszę go mieć. Ale zanim to zrobimy, to po raz kolejny kręcę kołem fortuny tym za darmo, bo ja jeszcze nie mam skina Bolta. Dla was może być to porąbane, ale naprawdę, ja nie potrafię totalnie go trafić, no i wypada nam jakiś bard jaskier. Widzowie, zakręćmy sobie po raz pierwszy kołem awanturniczym. Będę kręcił nim tak długo, dopóki w końcu nie trafię tego skina, coś specjalnego. Ja w tym momencie mam mniej więcej klejnotów na 100 zakręceń, więc jeżeli to jest 2% szans, to powinienem tego skina trafić szybciej niż później. Ale wy już na pewno doskonale wiecie, jakie ja mam przygody z tymi nowymi skinami, dlatego wyposażyłem się w myszkę, którą dostałem w prezencie w grudniu na święta od twórców gry i może zrobi szczęście. Ale dajmy temu kołu jeszcze szansę. Popatrzcie, zakręcę sobie teraz 2 razy. Zaczarujemy sobie w ten sposób, że jeżeli 2 razy zakręcę, to już musi się udać. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, skin coś specjalnego 2% to nie jest źle, to naprawdę nie jest zły wynik. Jesteśmy w stanie to zdobyć dzisiaj. I naprawdę jestem w szoku, że tylko 125 klejnotów. No dobra, to nie jest tylko 125 klejnotów, bo to jest jednak parę złotych ze 2-3 złote, ale mogli zrobić na przykład 250, prawda? A dlaczego się tym pocieszam? Dlatego, że słuchajcie, na pewno nie trafię tego skina po 5 zakręceniu czy 10, tylko doskonale wiecie i wy i ja, że spędzimy tutaj pewnie godzinę. Nie, no ale dobrze, dobrze, słuchajcie, jest. Póki co jest spoko, jak naprawdę będę już potem długo kręcić, to najwyżej odpakuję jakieś karty, bo przecież ja normalnie mam tutaj całe, wiecie, saszetki i tak dalej z kartami Stumble Guys. Ale jeszcze musimy dać, słuchajcie, tej grze szansę. Jest to koło awanturnicze, naprawdę nie wiem skąd nazwa, mam wrażenie, że to, słuchajcie, to jakiś, naprawdę jakiś bot wymyśla te nazwy. Ale my ciśniemy dalej, bo naprawdę mega dawno w ogóle nie było unboxingu, openingu żadnych skinów, no bo te skóreczki naprawdę rzadko są dodawane do tej gry. No i oczywiście kolejne klejnociki, słuchajcie, w tym momencie wydałem ponad 2000 klejnotów, a my przecież mamy dopiero 2 minuty odcinka, więc jest grubo, słuchajcie, naprawdę jest grubo i nawet nie jest blisko. Więc teraz zakręcimy sobie dwukrotnie, słuchajcie, to będzie nasz amulet. Możemy zakręcić dwukrotnie, potem trzykrotnie, czterokrotnie i tak wiecie, będziemy sobie powoli cisnąć, a naprawdę, jak już będę potem kręcił 200 raz, to sobie otwieram normalnie te karty i tyle i będziemy mieli opening. Ej, serio, zróbmy to, zakręćmy teraz trzykrotnie za 375 klejnotów i lećmy w górę, za którymś razem no musi się udać. Jeżeli, słuchajcie, na niego jest 2% szans, to czysto statystycznie po 50 zakręceniach powinienem tego skina dostać, no nie? A ja w tym odcinku zakręciłem, no bardziej powiedzmy jakieś 20 razy, to jest max, więc nie jest aż tak źle. Nie ma, słuchajcie, tragedii! Ale się odbił, ale hamowo! To był znak, że wcale nie będzie kolorowo. Ej, dobra, ciśniemy teraz czterokrotne zakręcenie i zobaczymy, czy, słuchajcie, się uda. Uwaga, odbiło się znowu! 2, słuchajcie, razy z rzędu się odbiło. Nie, nie, tak nie może być. No patrzcie, 3 razy z rzędu się odbiło. Co jest grane? Nie! Ej, serio, tam pewnie siedzi jakaś babeczka, słuchajcie, za tym monitorem. Jakaś, nie wiem, założycielka Stumble Guys i ona sobie tylko myśli, uhuhu, ale aberada zaraz kasiorę. Widzowie, zakręcimy sobie teraz 5-krotnie. Pomyślałem, że będziemy sobie cisnąć tymi piąteczkami i zobaczymy, może w końcu nam się uda. Jeżeli odbiło się 3 razy z rzędu, no to to jest znak, że musimy kręcić 5-krotnie. Znaczy, nie wiem, może się mylę, może, słuchajcie, naprawdę to nie ma żadnego sensu, co mówię, ale moim zdaniem to ma sens, więc ciśniemy 5-krotne zakręcenie, chociaż teraz to nawet nie jest blisko, ja cię kręcę. Ej, dobra, w następnej piątce otwieram karty, po prostu biorę i otwieram karty, no bo popatrzcie, tego Kajofłego po prostu nie ma. Serio, dosłownie tego skina tutaj nie ma, jak to jest możliwe? No dajcie mi go! O! I widzowie, kolejne 5-krotne zakręcenie, a ja teraz sobie biorę karty, dokładnie tak. Skoro oni sobie normalnie ze mnie cisną bekę, to niech to sobie leci, a ja, uwaga, o, popatrzcie, Shogun Master, taki o, świecący, całkiem fajny, bardzo fajna karta. Lecimy, słuchajcie, z kolejną, a tutaj Argentinian Shark, Leo
Leo Messi, popatrzcie, nam się trafia. Bardzo też fajny traf. Ale popatrzcie, tutaj mamy Baby Dola. To słuchajcie, jest nasza powtórka, bo ja w całej tej kolekcji już jednego Baby Dola miałem. Ale uwaga, w tym momencie leci Stumblebot, którego słuchajcie, nie miałem, i na koniec jest Nyx. A może Stumblebot tam miałem? Ale w każdym razie zarówno Nyx jest bardzo fajnym trafem, jak i ten też jest bardzo fajnym trafem, bo teraz już będę miał album. Dobrze, to może zakręcimy pięciokrotnie, słuchajcie, 625 klejnotów i kręcimy sobie teraz. Mamy to, popatrzcie na to, Kajo Fuego, widzieliście to? Widzieliście to, słuchajcie, mamy tego skina Omega, ale jestem mega ciekaw, czy uda nam się, słuchajcie, jeszcze trafić jakieś duplikaty. Jeżeli by tutaj były duplikaty, to przecież one zwrócą nam kupę siana, ale tak naprawdę mega dużo pieniędzy, więc dawaj mordo, 700 żetonów przytulej, potem mogę wam oddać, więc ciśniemy, ale serio, nie wydaje mi się, aby tutaj był duplikat, bo naprawdę ciężko. Oj, jest, słuchajcie, ciężko z tą skórką, już to widzę. No popatrzcie, co my tutaj trafiamy. I widzowie, nie mogę się doczekać, aż zagramy tą nową skóreczką. Popatrzcie na to. Mu się pali i głowa, i ręce. Może być taka sytuacja jak ze Senseiem Fire Fistem, że na przykład na Hot Wheels Hustle to będzie wyglądało, jakby ten samochód się palił. I widzowie, nie mogłem tego nie sprawdzić. Jako pierwsza mapeczka Hot Wheels Hustle właśnie po to, żeby zobaczyć, czy ten skin nie będzie miał tak jak Sensei Fire Fist, bo to są bliźniacze skiny, że po prostu samochód się pali, bo to jest jeden z mocniejszych błędów w ogóle w Stumble Guys. W tym momencie możecie zapauzować sobie i napisać, jak myślicie, czy faktycznie będzie ten efekt, bo on naprawdę jest potwornie mocny. Dobra, polecę sobie tutaj, polecę sobie tutaj, uwaga, ujujuj, zapraszam do grobu. Ej, naprawdę ten skin wygląda tak dobrze, ten ogień jest autentycznie genialny i uwaga, ej, czekaj, 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 to się naprawdę trochę pali. Tak jakby, znaczy widzę, że to są dłonie, ale czy waszym zdaniem to nie wygląda, jakby serio on się palił od boku? Serio, ten samochód? Moim zdaniem tak. Serio, może nie tak jak Sensei Fire Fist, że normalnie ciągnie się za tobą benzyna, ale popatrzcie, jak się bagują jego włosy. O kurde, ale jazda. Ej, serio, bardzo mocny jest ten skin, ale serio, moim zdaniem mit jest taki trochę mocno potwierdzony, bym powiedział akurat z tym, serio. No bo to wygląda, jakby się jarał ten samochód i się ma, no nie? Ale dobra, teraz uwaga, spróbujemy sobie pojechać w drugą stronę, tak totalnie fest. Dobra, dobra. I uwaga, widzicie, da się jechać w drugą stronę tym skinkiem. Ale patrzcie w ogóle, co mu się dzieje z włosami, kiedy on tak wskakuje. Kumacie to? Dobra, zakręcamy, widzowie, zakręcamy. Jedziemy sobie teraz tutaj oczywiście. Ała. I co, próbujemy znowu, słuchajcie, to samo, co? Próbujemy, próbujemy, próbujemy. Dobra, i dawaj, zakręcaj. Oj, chyba się nie da dwóch razy. Ale mit z palącym samochodem jest jak najbardziej potwierdzony. Natomiast teraz, widzowie, super slide. Nie bez powodu, jest to, słuchajcie, skin, który się pali. Dlatego jestem totalnie ciekaw, jak on, słuchajcie, będzie się zachowywał przy wodzie, bo to może być naprawdę mega, mega mocne. W ogóle patrzcie, o ile jestem szybszy teraz od innych, bo ten skin naprawdę mam wrażenie, że jest mega fajny, jeżeli chodzi o robienie trików. Znaczy, oczywiście, teraz mamy największy test właśnie, słuchajcie, dla tego skina, ale popatrzcie w ogóle, jak on się, słuchajcie, baguje. Czy wy widzicie, co mu się w ogóle dzieje z tymi włosami? Ej, strasznie mocne, nie? Strasznie, słuchajcie, mocne. Patrzcie to, patrzcie, co on wyprawia, nie? Patrzcie, co on, słuchajcie, w tym momencie wyprawia. No nie! Czekajcie, czy on dotknął? Czy, słuchajcie, on dotknął, czy nie? Moim zdaniem nie i moim zdaniem to, słuchajcie, będzie udany No Water Challenge, ale nie jestem, słuchajcie, w 100% pewien. Musielibyście sobie cofnąć, czy on dotknął, czy nie. O kurde! Taka jazda, że No Water Challenge nowym skinem tak totalnie bez żadnego wysiłku. Jestem w autentycznie gigantycznym szoku. Ja bym totalnie to zaliczył. I potwierdza się to, co pisał mi właśnie twórca gry na Discordzie, że ten skin nie był testowany. Powiedzmy sobie szczerze, największy test, czyli właśnie No Water Challenge, ten skin już przeszedł, ale zobaczymy, jak będzie się zachowywał na Block Dashu, bo tutaj bywa różnie. Czasem są skiny, które są totalnie niepozorne i robisz nimi stoper, tak o, bez problemu. A czasem są skiny, które niby powinny być całkiem dobre, fajne i tak dalej, a potem się okazuje, że jest z nimi troszeczkę jednak Lipton, więc przekonajmy się, jak to będzie wyglądało w tym momencie. Ajajajajaj. Ej, dobra, mamy dużo emotek, więc liczę na to, że jednak będzie tutaj całkiem zabawne. Ojujujujuj, Mordini, Mordini, pum. Tutaj będzie naprawdę, słuchajcie, ciężko, już to widzę, pum. O kurde, bele, 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 marce, pele. Ciśniemy, widzowie, widzowie. Dobra, ciśniemy sobie, okej, 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 pum. Wow, ale wyrwał.
No ale dobra, chyba się uchroni, co? No raczej w takiej sytuacji to gość się bez problemu uchroni. Dobra, ciśniemy sobie teraz tutaj. Okej, teraz sobie ciśniemy tutaj. I dawajcie, chodźcie tutaj, chodźcie chłopaki, co nie przyjdziecie? Ja wiem, że przyjdzie. Widzę, że chce mnie zająć, chodź, pum! O kurde, ale wyrwał chłop. A, bo ja zapomniałem wam powiedzieć, ale my się umówiliśmy, że normalnie się bijemy. Normalnie każdy z każdym się bije, tylko umowa była taka, że nie bierzemy jakby przytulenia, no nie? No bo każdy z nas jednak fajnie, żeby miał jedną emotkę tańca, żeby móc sobie skakać po blokach. Wiecie, że rozbijasz blok, no nie? I naciskasz emotkę tańca, przez co jakby stoisz w miejscu. Kumacie? Nie? To zaraz wam pokażę, bo robię to praktycznie non-stop, no nie? Żeby się zahamować. O, tak jak teraz, to jednak kumacie. Więc tak się umówiliśmy, że bez przytulenia mamy to robić. Wow! Ale poleciał teraz ziomal! Siemano! Ale wyrwałeś teraz, ale wyrwałeś. Dobra, lecę sobie tutaj, żeby uniknąć jednak klepy. Oj! Tutaj było już blisko, żeby mi naklepał. Pum! Dobra, masz tutaj. Siemano, stary wariaciku, co to? Oho, widzę to, słuchajcie. Widzę, jak on do mnie tutaj leci, nie? Widzę, jak tutaj chłopaki się bawią. Widzieliście, jak on przeniknął? O kurde, ale chłop z niego. Dobra, tutaj pum. Okej, i patrzę. Ojo! Dobra, udało się przejść, ale strasznie dziwne to było. Naprawdę. Tutaj to byłem, słuchajcie, zaskoczony tym, co się w ogóle stało. No i bije mnie, no kurde, bele, bo cię zaraz tam wywalę. No nie tego akurat, haha. Tylko tutaj sędziaka, ale spoko. Dobra, idziemy sobie górą. Teraz uwaga, bez bitki. Poczekałem dobrze, żeby tutaj, słuchajcie, uniknąć bicia, no nie? I teraz lecimy sobie tutaj. Ej, ale ziomal to przenika, no nie? Tutaj kaku, naprawdę tak to przenika, że jestem serio w szoku. Ale gość to robi, dobra. Pum! Okej, podbijemy się tutaj na tym. Teraz sobie podbijemy na tym. Pum! Oj! Każdy robi sobie jakieś małe triku. Kurcze, no! Już myślałem, że go tutaj wyrąbiemy. Ale spoko, nie wyrąbaliśmy go. Okej, pójdziemy absolutnie, słuchajcie, najbardziej standardowo, jak tylko się da. Kiedy ja ostatnio tak szedłem, to nie wiem. Ale teraz pum! Ojo! Gość tam się... Sędziak musi sejwować albo się spali, słuchajcie. Albo się spali. Dobra, i się, słuchajcie, spalił. Oj! No widzieliście? I to jest właśnie jakby kwestia tego, że my się tutaj bawimy i my się bijemy, no nie? Gdyby nie to, to przecież on by to 5000 razy przeszedł, no nie? Na totalnym lajciku, więc trzeba uważać, słuchajcie, trzeba uważać tutaj. Może z tym kaku teraz nie będę się jakoś bardzo klepał, co? Żeby nie było lipy. Dobra, uciekam trochę. Okej, dobra, pum! Ajajajajaj, dobra, rozbijam to. Dobra, siup! Okej, został trafiony w bambuko zrobiony. Dobra, pum. Ej, naprawdę, to jak on to przenika w ogóle. Dobra, on musi teraz gigasejwować, bo on naprawdę ma teraz potworną, słuchajcie, lipę. Czy on to zasejwuje? No tak. Ej, opiszę wam w ogóle moje odczucia odnośnie tego skina. Mam wrażenie, że wygra się nim naprawdę mega, ale to mega kozacko. Serio. Czasem się zdarza, że jakimś skinem coś nie wychodzi, albo masz wrażenie, że ci laguje, bo te tekstury się nie zgadzają i niby dotknąłeś kolców, ale cię nie uderzyło, albo nie dotknąłeś kolców, a cię uderzyło i tak dalej. Tutaj natomiast, słuchajcie, naprawdę jest, mam wrażenie, że jest absolutnie genialny ten skin. Serio. On robi totalną, słuchajcie, tutaj robo... O kurde, ale tutaj się uratowałem, nie? On naprawdę robi robotę, bo sami widzicie, innym skinem mam wrażenie, być może mylne, że już bym 5000 razy odpadł, a tutaj ale sycicie ten Kaju Fuego. Być może przez to, że to jest nowy skin, coś specjalnego, a naprawdę mega dawno nie było czegoś specjalnego nowego. Znaczy był ten Bolt, ale Bolt był darmowy, a takich, wiecie, płatnych coś specjalnego, to Jezu, kiedy ostatnio taki w ogóle skin był, no nie? Dobra, dawaj mi tutaj przejście teraz. Siemano, grobem sobie tutaj się trzymam, okej, teraz lecę sobie tutaj, oj. Dobra, tutaj na to i tutaj na to i siemano, poleciał bananieszion. Dobra, tym bananem to może tak nie będę za bardzo hardkorowo leciał. Wolę sobie jednak to przejść, bo serio, dosłownie za moment powinien być stoper. Nie wiem tak naprawdę, czy teraz stoper jest po 6 minutach, czy nie, no bo jakby wiecie, on się w końcu po jakimś czasie włącza, ale mega dziwne jest to, że jednak steel go nie ma. Dobra, uwaga, patrzcie co robimy, nie? Patrzcie, robimy siup. Okej, trzymam się tutaj, ładnie, pięknie, siemano. Siemano, kocury, bambury. Dobra, teraz ciśniemy sobie tutaj i teraz uwaga, dobra, robimy sobie tak, robimy sobie to. O kurde, czy ja nadrobię? Nie nadrobię. Dobra, siup, let's go! Nice! Ojo, jak teraz w ogóle po nim przeszedłem! Ej, strasznie mocne to było. Dobra, teraz uwaga, pum. Okej, jest, przeszedł, siemano. I teraz, dobra, robimy pum, robimy siup. Okej, mega dobrze. Ej, a zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to, że robisz... Nie, proszę,
Co? Widzowie, Lavaland na pierwszą giereczkę, bo pozostajemy właśnie w tych klimatach ognia. Powiedzmy sobie szczerze, te ogniste skiny mają większą szansę na wygranie na ognistych mapkach, a wodne skiny na wodnych. Chociaż, no właśnie, zrobiliśmy tutaj praktycznie no water challenge, więc trochę tak jakby zaprzeczyliśmy sami sobie. Można tak powiedzieć? Chyba można. Jest tutaj strasznie dużo botów, ale ciśniemy, widzowie, ciśniemy. Robię sobie tutaj grób. Zapraszam do środka, do grobu, ładujcie się tutaj, bociki, zapraszam serdecznie. Dobra, ja sobie przejdę tutaj, bo tu naprawdę jest taki ścisk się, słuchajcie, robi. Ja uwielbiam Lavaland na pierwszą giereczkę właśnie z tego powodu, że serio, mimo że boty, wiecie, haha, niby boty są beznadziejne, to tutaj są emocje. Tu naprawdę, widzowie, są emocje, bo jest giga ciężko przez to, że każdy się rozpycha, mimo że to są tylko niby głupie boty, ale udaje nam się przejść. A teraz, widzowie, mamy Treasure Island, zbierz je wszystkie. Kiedy ja ostatnio grałem na Treasure Island? Ciśniemy, widzowie, ciśniemy ewidentnie. Dobra, siup, siup. Okej, dobra, tutaj są kolce. Okej, wbijam się od razu po monetki, słuchajcie, muszę być tutaj pierwszy. No i w tym momencie już, słuchajcie, pierwszy jestem, więc dawajcie, ciśniemy po absolutny, słuchajcie, rekord. No nie, a przynajmniej taki jest plan. Dobra, schodzę sobie tutaj, mam już 12, słuchajcie, monetek. Okej, 13, 14, 15, 16. Dobra, nie zabieraj mi tego, nie zabieraj mi tego, mordo. Okej, stąd sobie zgarniam. Tutaj zaraz będą kolce, więc idę sobie tutaj na dół. Dobra, patrzę na to, 21, 22, dobra, spoko. Ale to wiecie co? Dawajcie, bo tutaj jest naprawdę jeszcze pole do zrobienia większej ilości tego, więc uwaga, ja sobie pójdę tutaj. Okej, tutaj jest totalna bida, więc polecę sobie na środeczek. Dawajcie, ciśniemy sobie na środeczek, bo tutaj są przecież darmowe monetki, no nie? Więc pam. Tutaj pam. Dobra, i co? Icy Heights? Ja myślę, że Icy Heights to jest dobry pomysł, słuchajcie. To może być naprawdę giga dobry pomysł, więc ciśniemy sobie tutaj. Dobra, proszę mnie tutaj nie przepychać, dobra? Tutaj jedna, tutaj druga, tutaj, słuchajcie, kilka naraz i ciach robimy. Ciach, dobra. Okej, 42, słuchajcie, 42 w minutę. O kurde, tu jest, słuchajcie, złoty, tu jest złoty. Cisnę go, nie, ucieka przede mną. Mam go, nie, dawaj go. O kurde, ale mi zaczynał zwiewać. No nie wierzę w niego, słuchajcie, no nie wierzę. Dobra, lecę sobie tutaj, słuchajcie, muszę zgarnąć, słuchajcie, ten złoty pieniążek, bo przez to, że w ogóle zacząłem go gonić, słuchajcie, to już jestem drugi, no nie? A byłem przecież pierwszy, bo on przede mną, słuchajcie, tutaj ucieka, nie wierzę, że, słuchajcie, poświęciłem swoją pozycję dla złotego pieniążka, ale lipa. Być może, słuchajcie, ten skin po prostu nie jest stworzony do tego, no nie? Dobra, trzeba w takim razie nadrabiać, bo wiecie, ja tutaj sobie bekę robię, no nie? A potem normalnie nie mam pieniążków i zaraz, kurde, będzie giga źle. A dawajcie, bo my ciśniemy sobie jednak tutaj. Okej, dobra, tutaj siup. Okej, emoteczko tutaj ładnie wjechane. Tutaj ciach. Dobra, tutaj sobie zostaje. Okej, mamy, słuchajcie, 11 sekund, więc dawaj mi. No musimy dobić, dobić tego. Dawaj, dobijamy. Mordeczko. Dobra, dawaj, tutaj zabrał mi. I widzowie, bombardment na sam koniec. Nie spadnij. Kiedy ja ostatnio grałem bombardment? Ale się jaram. Dobra mapeczka, słuchajcie, więc ciśniemy. My oczywiście zostajemy w tych klimatach wybuchów, ognie i tak dalej, więc ten skin naprawdę dobrze tu pasuje. Zapraszam do grobu, gość se jedzie na rowerku, ja se normalnie zapraszam do grobu. Dobra mapka, słuchajcie, dobrze ciśniemy ewidentnie. Dobra, ja sobie tutaj normalnie siedzę i chilluję se pawiana. Dobra, pum! Oj. Dobra, gość został tutaj jednak ciachnięty, ale ja nie chcę, żeby on zaraz ciachnął mnie. Dobra, zwiewam stąd, no nie, dobra, czekaj, o, tu sobie pójdę, słuchajcie, będę zwiewał. Okej, co to za klepa, mordeczko. W ogóle popatrzcie, jego włosy, teraz tak totalnie, trzeba by było to sprawdzić, słuchajcie, na mitach, ale czy włosy tego skina to nie jest jakby ta sama, słuchajcie, animacja, co właśnie uderzenie, ten płomień? Bardzo podobne w każdym razie, naprawdę giga podobne, ale dawajcie, lecimy, słuchajcie, po stoper, bo tutaj jest stoper. Znaczy, czasem właśnie to jest tak, że włącza się ten stoper, no nie, i działa faktycznie i normalnie odpada, że jest jakby remis, a czasem jest tak, że nie ma stopera, no i musisz zostać do ostatniej platformy, więc widzowie, ciśniemy na ostatnią platformę, bo ja sobie idę do grobu, idę sobie spać, zapraszam do spania. O kurde, tutaj rekin, tak troszeczkę blisko ten rekin. Dobra, trzeba uważać, dobra. Pośmignę sobie tutaj, słuchajcie. Okej, bo tutaj kolejne bomby. Trzeba, słuchajcie, po prostu jak najdalej od tych bomb odchodzić i wtedy jest git, no nie? Znaczy, no jakby, prawda stara jak świat, jakoś tak kiedyś przysłowie mówiło. Ale bardziej chodzi o to, że kiedyś ja potrafiłem mieć taktyki, że jednak stoję mega blisko tego statku i czekam, aż po prostu one mi przejdą koło głowy. A teraz, słuchajcie, wydaje mi się, że dużo lepszą opcją jest
jest jednak siedzieć jak najdalej od tych bomb. O, na przykład teraz jesteśmy, słuchajcie, giga blisko i trzeba naprawdę mega uważać. Dobra, 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 spoko, tu jest jeszcze bezpieczny, tu mi jeszcze nie wybuchnie, więc ciśniemy, widzowie, ciśniemy ewidentnie, bo popatrzcie, tutaj uciekają te bomby nam. Naprawdę jest git, słuchajcie, naprawdę jest tutaj gicior. Zaraz zostanie nam dosłownie, słuchajcie, jedna platforma, bo popatrzcie, jak to wybucha. O kurde, dobra, tutaj, słuchajcie, sztywny gicior wybucha. Sztywny gicior wybucha. Dobra, daję tam bananiarza. Patrzcie na to, mamy tylko jeden w ogóle tutaj klocek, a ziomal se jeździ na rowerze. Oj, 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 oj. Dosłownie jeden klocek, widzowie. Co tu się dzieje? Nie, no ja i tak nie mam ucieczki. Robię grób, a on robi rower. I tyle. I kto wygra, słuchajcie, ten wygra. No nie ma już ucieczki. Banan stoi sobie na tej wodzie, słuchajcie. Nie, no ja o kurde, weź. Wywal to, wywal to. To musi się skończyć remisem.